Venice w południowej Kalifornii zawsze dzieje się coś nowego lub nowatorskiego. Oto ostatnia nowość. Po prostu chce się skakać. To są kangurowce, skaczące buty. Robią furorę na promenadzie w Venice. Wyglądają idiotycznie, ale zaciekawiły mnie, bo zobaczyłam, jak jeden facet skacze w nich jak oszalały. Przechodnie tacy jak Laura Trice wchodzą lub wjeżdżają do tego nadmorskiego butika, aby wypróbować buty, które, jak liczą ich producenci, staną się najnowszym przebojem sportowym. Skaczą wszyscy, to istne szaleństwo. Moda na kangurowce osiągnęła takie rozmiary, że fani sportu w Europie, gdzie buty te zaprojektowano, już ją dyskontują. W Niemczech i Szwajcarii można skakać do 30-minutowej kasety wideo albo zapisać się na zajęcia zwane, jakżeby inaczej, kangurobikiem. To prawdziwa inspiracja. Dystrybutorzy mają nadzieję, że buty te trafią kiedyś do wszystkich sal gimnastycznych w Ameryce. Można w nich biegać, można skakać w miejscu, można tańczyć do muzyki albo po prostu chodzić po domu. Rezultaty będą w każdym wypadku znakomite. Wygląda to ryzykownie, ale producenci chwalą zastosowane w butach rozwiązanie mające chronić kostki. Jak jednak twierdzi chirurg ortopeda Robert Klapper ze środka medycznego Cedar Sinai, te buty nie są dla wszystkich. Uważam, że są świetnie zrobione, bardzo dobrze wyłożone, ale moim zdaniem problem nie leży w samych butach, a w tym, jak podziałają na noszące je ciało. Doktor Klapper obawia się o skutki wielokrotnego uderzania w stawy, na których opiera się ciężar ciała, zwłaszcza w kolanach. Nie zdziwiłbym się, gdyby pacjenci zaczęli częściej miewać zapalenia wiązadeł stawu kolanowego albo biodrowego lub zapalenia panewki stawu biodrowego albo nawet bóle w krzyżu. Entuzjaści kangurowców są jednak przekonani, że buty te otworzą nowy rozdział w historii ćwiczeń fizycznych. Ludzie mówi sobie, ja nie założyłem tego nigdy w życiu, ale w rzeczywistości dzięki specjalnemu rozwiązaniu te buty są bardzo bezpieczne. Nigdy nic nam się nie stało, nie skręcamy sobie kostek ani kolan. Spód się zdejmuje, wystarczy go z powrotem założyć i już można skakać.